podcast szósty, w którym Sebastian Żukowski opowiada o współczesności zatopionej w dawnych formach. Te szmery ze ścianą to? To co, nie, szyje się i pasuje. To kiedy to się wszystko zaczyna? Kiedy pan bierze nożyczki po raz pierwszy? Igłę, nić? No, miałem 16 lat i poszedłem na termin do krawca i się uczyłem rzemiosła. W ostatniej klasie zawodówki o profilu krawieckim. Nauczyłem się widzieć klienta, jego wzrost, tężyznę, wady postawy, charyzmę podczas poruszania się i dobierać do tego odpowiedni sposób garderobę. Czym się zajmuje? Jak bardzo ekspresyjnie się zachowuje? Do czego mu jest potrzebna odzież? No i jakie ma warunki fizyczne do ogarnięcia? Czyli faktycznie trzeba to gdzieś zagłębić w człowieka, ale do tego wymagana jest praktyka, nie można sobie pozwolić na błędy, bo można kogoś urazić. W jaki sposób taką wiedzę się zdobywa? Czy też poprzez podglądanie mistrza, u którego się terminowało? Tak. Oczywiście. Jak każda nauka, musisz mieć kogoś, kto ci to przekaże. Na szczęście miałem taką możliwość i część czasu spędziłem w szkole na teorii i masę czasu spędziłem w pracowni, gdzie szyłem i patrzyłem, jak się obsługuje klientów i jak się projektuje dla nich odzież. Jak to wyglądało? Jak pana mistrz zagajał, rozmawiał? Tak jak ja teraz. Czyli po prostu pytasz się pana, w jakiej sprawie, do jakiej okoliczności potrzebuje się ubrać, kim jest i jakie ma do zaspokojenia potrzeby. O tak. I trzeba to wszystko złożyć w jeden strój. Mhm. Ile może sobie pozwolić wydać pieniążków na ten strój? Wtedy jeszcze jedna zmienna, którą trzeba wprowadzić do równania. A to kim się jest rzeczywiście jest tak istotne w tym kontekście? Tak. Potrzeby są różne. Po prostu. Często faceci zatrzymują się w tym swoim stylu na jakimś swetrze i jeansach i t-shircie. Już łysieją, siwieją, nie? A cały czas buty sportowe, jeansy i sweter. I t-shirt, i kurtka, nie wiem, szwedka. Ważne jest, żeby ruszył głową, popatrzył w lustro i siebie zobaczył, że może wyglądać inaczej. Jeśli chce się podobać damom, to jeszcze inny strój trzeba mu zaproponować. Są tacy, którzy potrzebują wyglądać poważnie, bo są prawnikami na przykład i nie mogą sobie pozwolić na jakieś fikumiku. A są artyści, którzy występują na estradzie i koniecznie potrzebują być kolorowi i błyszczący. Jak się taka analiza odbywa? Od czego ona się zaczyna? Od rozmowy. Zawsze jest rozmowa. No i muszę zobaczyć tego klienta, jak wygląda. Często go muszę rozebrać do t-shirta, żeby zobaczyć jego figurę, bo jest w jakichś luźnych, dresowych bluzach. A różne postaci się pojawiają. Ile może krawiec, dobry krawiec naprawić, jeśli chodzi o to, jak się człowiek prezentuje? Dużo, bardzo dużo. Może sprawić, że człowiek się czuję komfortowo, mimo że ma nie najprostszą i najelegantszą sylwetkę. Złe dopasowane ubranie podkreśla wady figury. Dobrze skrojona odzież, dopasowana do sylwetki i charyzmy i do człowieka, sprawia jemu przyjemność, przez co on jest uśmiechnięty, nie martwi się, mało tego. Pisze do mnie potem, że nawet go zaczepiają ludzie i się pytają, skąd ma taki fajny ciuch. I on wtedy mówi, nie, go nie kupiłem, ja go, został stworzony dla mnie, został uszyty, dlatego tak leży, dlatego ja się tak świetnie w tym czuję. A wszystko ma znaczenie i to, jak jest to skrojone, ile człowiek ma w środku miejsca, żeby się poruszać, żeby było komfortowo, rodzaj materiału, czy on jest elastyczny, czy jest naturalny, czy nienaturalny, kolor, wzór materiału, sprężystość materiału, grubość, przestrzeń między nićmi, która pozwala powietrzu przemieszczać się pomiędzy włóknami, co daje komfort też oddychania. Po prostu ja, dostrzegając jakiś element w figurze klienta,
tak rysuję tę konstrukcję, żeby on w marynarce się czuł maksymalnie komfortowo. I kroimy potem formę z materiału, z tkaniny. Tkaniny są jedne miękkie, drugie są twarde, są bardziej lejące, inne są bardziej sprężyste, inne się gniotą. Każda ma jakąś wadę i zaletę. Jest tu przód, boczek i plecy. Tego startujemy. Po czym tworzę drugą część konstrukcji do środka, pod materiał, z płótna. Tu mogę sobie pozwolić na więcej zaszewek, których nie powinno być widać na materiale na wierzchu. Ale one pod spodem formują kształt marynarki przodu. Płótno oddycha. Jest tak zrobione, żeby cyrkulacja powietrza się normalnie odbywała. Nadmiar ciepła ubywał z marynarki. A wełna przypilnuje, żeby zachować ochronę cieplną wewnątrz. I to jest taka forma prawie że gotowej marynarki. Tu już jest podszewka. Jak pan widzi, te klapy są jak dawniej szerokie. To ta klapa ma ze 13 cm. Tam w sklepach są klapy gdzieś takie najwyżej. Dość specyficzna relacja się musi wytworzyć pomiędzy krawcem a osobą, która chce się temu krawcowi dać ubrać. To prawda, to jest sytuacja dość intymna i dlatego często jest tak, że mężczyźni boją się tej konfrontacji, boją się oceniania ich ubioru i to jest zaufanie takie bardzo intymne, jeśli krawiec rozumie się z klientem. Poza tym często mężczyźni teraz zaczynają czytać blogi, interesować się modą męską i chcą się też wyróżnić. Nie chcą już być tacy jak wszyscy. Realizujemy te marzenia. Wyróżnienie może być na przykład tu pańskiej kamizelki we flamingi. Tak, tak. To jeden z tych rzeczy. Mam tych potrzebek tu sporo. Nawet taka ekstrawagancja jak czaszki? Tak, czaszki też są. Czaszki to jest dość interesujący motyw. Wielu klientów nawet do ślubu szyłem z czaszkami podszewkę. Z kamizelką na plecach też były czaszki. To jest żart. Te czaszki to jest żart. Widzi pan, tych chyba z 20 jest różnych opcji z czaszką. Ale jest też Nowy Jork na przykład, stare samochody, motocykle, metropolie, wędkarstwo, łowiectwo, jakaś pani komiksowa. Tak, jakieś warholowskie też są. No więc właśnie, tutaj golf, tam jakiś drink i kolory też ma znaczenie. To są wysokie jakości podszewki z wiskozy i one się sprawdzają w środku, w garniturze. A dodają taki dodatkowy smaczek, kiedy klient po prostu musi być ubrany formalnie, to choć przynajmniej ma podszewkę kolorową. Dobrze jest mieć własne materiały, kilka tam kuponów na różne rodzaje garniturów. Kupon to jest co najmniej 3 metry dla średniego mężczyzny. Wystarcza na garnitur bez kamizelki. Ale dobrze jest mieć kontakt z producentem tkanin, mówiło z dzisiejszych. Zresztą zawsze tak było, że krawcy mieli swoich dostawców nici, igieł, płótna i tkanin. I też było tak, że producenci tych rzeczy szukali krawców, którzy będą ich odbiorcami. Więc przywozili próbki, umawiali się na cenę. No i generalnie wysyłało się telegram albo posłańca po prostu, list. No i się zamawiało. Czekało się dłużej oczywiście wtedy na rzeczy, bo czasami pół roku na garnitur się czekało, albo i dłużej. Ślubny na przykład. Jeśli ktoś chciał coś wyjątkowego, to trzeba było to znaleźć, poszukać, sprowadzić. A skąd się panu to krawiectwo wzięło? Znaczy, jeśli chodzi o mój dom, to rzeczywiście rodzice potrafili się ubrać i lubili się ubrać, to samo dziadkowie. Ja sam jeszcze w dzieciństwie też miałem swoje pomysły na ubiór
i zmieniałem swoje stroje sam. Kradłem ojcu jakieś rzeczy z szafy i je przerabiałem. Najbardziej ekstremalna była kurtka jeansowa, którą on tam sobie schował. Nie nosił, bo nie wypadało, bo już był jakimś urzędnikiem. A nie wiedziałem, że on ją ma tam w ogóle, ale jakieś tam zanurkowałem, patrzę, jest katana, mówię, to kurczę, super, no i co zrobiłem? Obcięłem jej rękawy natychmiast. No, porwałem ją w paru miejscach, z czaszkami wymalowałem, no i była moja katana. Wszyscy w klasie opuścili szczęki, wtedy pamiętam. A ten adres to jest wybrany specjalnie, czy to jest jakaś wypadkowa różnych przypadków? Dlaczego akurat tu na Muranowie pan założył pracownię? Spodobało mi się na Muranowie. To jest wystarczająco blisko centrum, żeby każdy klient, który pracuje w centrum, miał kilka przystanków do mnie tramwajem albo rzut beretem samochodem. Jest spokojniej w tej okolicy. Nie ma takich tłumów przechodzących obok, więc też i klienci mają łatwiej się ze mną spotkać, zaparkować samochód właśnie. Tu miejsce mi się podoba, tu jest przyjemnie. Taki jakiś jest duch. Pozytywny. Tutaj mieszka wiele osób bardzo kulturalnych i sympatycznych. Ludzie się pozdrawiają. Przynajmniej ci, co się widzą któryś tam raz z kolei na ulicy, wiedzą, że ten facet tutaj ma sklep, tamten ma piekarnię, tamten jakąś fundację, a ktoś inny po prostu mieszka i wychodzi i się kłaniamy sobie. Tutaj na przykład spaceruje taki bardzo stary pan do baru mlecznego. Niechlujnie ubrany bardzo, ale po kieszeniach ma poupychane pieniądze. I jemu te pieniądze wypadają normalnie tutaj. No więc widzę taką sytuację, podbiegam do pana starszego i mówię, panie, panu chyba pieniądze wypadają. Nie, mi nic nie wypada, ale to leży pieniądz, panu wypadł. A on wtedy, a to dziękuję rzeczywiście. No i, a wcześniej widzę, że ten pan tu patrzy u nas na witrynę, uśmiecha się, więc no... To są takie historie tu. To są przyjemni ludzie po prostu. Mężczyźni w latach 30. starali się być wygodni i eleganccy bardzo. Każdy, nawet biedny facet, nosił garnitur, krawat, koszulę. Jeśli na przykład musiał wieczorowo gdzieś wystąpić, a nie było go stać na smoking, to wypożyczał te rzeczy. Bo nie wyobrażał sobie wystąpienia w jakimś codziennym stroju wieczorowo. Więc było wiele wypożyczalni. Bardzo wiele eleganckich osób wtedy się przemieszczało po ulicach Warszawy. Teraz jak zapytasz się klienta, czy życzy sobie poszetkę do marynarki, to potrafi powiedzieć, że on nie, że on poszetki nie używa. To jest niezrozumiałe zupełnie. Ale no cóż, zmienia się to. Mam coraz więcej klientów, którzy rozumieją, o co chodzi z poszetką i kwiatkiem w butonierce i odpowiednim krawatem i szelkami do spodni. Dlaczego są lepsze od paska? Podejrzałem w gablocie, która stoi przy drzwiach. Mhm. Tam takie stare nożyce. To są nożyce od krawców z okolic, którzy właśnie odeszli. Tydzień temu był syn jednego z nich i mi jeszcze przyniósł jego linijki, liniały do konstrukcyjne i krzywiki, kiedy ojciec mu odszedł, żeby to nie wyrzucać na śmietnik, tylko przekazać komuś, komu się to jeszcze może przydać. Poduszkę do prasowania, żelazko, no i takie nożyce. Niektórzy z tych krawców jeszcze za życia przychodzą do mnie, żeby właśnie trochę groszy wyciągnąć ode mnie za nożyce. Ja wiem, że ja tych nożyc nie potrzebuję, ale wiem, że pan kolega po fachu, nie dość, że ich nie potrzebuje, to jeszcze by się przydało na leki parę groszy, więc radośnie przyjmuję te rzeczy i wspomagam w ten sposób starszych kolegów, żeby pod koniec życia mieli chociaż no, lekarstwo, pieniądz. Tak, tak. One w tej chwili nie są ostre. Jak nie naostrzyłem, bo trzeba pielęgnować nożyce, żeby nimi cokolwiek ciąć. Ale ich forma i ciężar pozwala precyzyjnie kroić materiał. I można je co jakiś czas naostrzyć. Tutaj jest zapas ostrza.
jak krawiec sobie kiedyś kupił łożyce, czy kazał zrobić kowalowi, to jest wysokiej jakości stal. Nie ma wielu krawców w Warszawie już teraz, więc jak przechodząc tutaj zatrzymują się i patrzą na ten mój znak, na Parstka, wspominają swoją tam działalność za młodu, zagadują z uśmiechem, co tutaj, dlaczego, jakie materiały, jakie fasony, jak to stary krawiec, a potem ośmielają się podejść z zapytaniem, czy nie mogą zostawić tych nożyc za parę złotych, czy się nie przydadzą, bo są w potrzebie. To nie jest tak, że oni chcieliby się tego pozbyć. Pewnie by zostawili sobie to i nie oddawali, ale jak są w potrzebie, to przynajmniej oddadzą komuś, komu się przyda te narzędzie. I widzą, że ktoś się zna, a nie powie, weź to człowieku, idź sobie, nie zawracaj głowy, bo teraz to używamy pionowych noży laserowych, nie? A pan nie używa? Nie, ponieważ to jest sprzęt do masowej produkcji, ten nóż pionowy. I się kilkadziesiąt warstw tnie na raz, w jednym cięcie. I wtedy się tworzy ileś tam dziesiąt czy setki takich samych rzeczy. Ja szyję, każdy garnitur jest inny, więc nożyce lepiej się sprawdzają.